Ale oprócz tego zestawu pytań, mają Państwo oczywiście również możliwość zadawania pytań na żywo za pomocą czatu i również za pomocą czatu będziemy na te pytania odpowiadać. A wspomagać nas będą w tym koleżanka Jowita Prażyńska oraz kolega Grzegorz Gębala. Prosimy Jowitę i Grzegorza o potwierdzenie, że są z nami. Widzę, że Grzegorz już jest i zdążył się przywitać. Jowita również, zatem jesteśmy w komplecie i możemy zaczynać. Oczywiście, jeśli tylko czas pozwoli, to również z Moniką do części z tych pytań, które się pojawią na czacie, będziemy się starać odnieść w naszych wypowiedziach. Zaczynamy jednak od tego zestawu najczęściej powtarzających się pytań. O co nas teraz Państwo pytają na przełomie sierpnia i września? Jako że znakomita część z Państwa jeszcze nie zdecydowała, z jakich podręczników będą uczyć się Państwa uczniowie w przyszłym roku szkolnym, pytają nas Państwo zwyczajnie o to, jakie tytuły z oferty wydawnictwa Macmillan polecamy do klas pierwszych, drugich czy też trzecich szkół średnich. A więc Moniko, jakie tytuły Ty w takich sytuacjach rekomendujesz? Tak, to faktycznie chyba jedno z takich pierwszych pytań, które się pojawia często w rozmowach z Państwem, czy telefonicznych, czy w spotkaniach jeszcze online'owych, aczkolwiek coraz częściej udaje nam się z Państwem już też spotkać osobiście, to właśnie z czym pracować z nowymi uczniami, którzy przyjdą do klas pierwszych od września tego roku, ale nierzadko również Państwo pytają nas o to, z jakim podręcznikiem zacząć pracować w klasie drugiej czy trzeciej, czasem kończą Państwo jakiś inny kurs, z którego nie do końca, którym nie w pełni są Państwo usatysfakcjonowani i też nas Państwo dopytują, co w takiej sytuacji jako Macmillan polecamy. Jak Państwo widzą na slajdzie, który już się wyświetlił, na najbliższy rok szkolny polecamy Państwu nasze dwie serie podręczników do wyboru. Jest to seria Password Reset lub seria podręczników Checkpoint. Password Reset to seria pięciopoziomowa, rozpoczynająca się poziomem A2+, na B1 i tu Państwo mają możliwość wyboru poziomów aż do poziomu C1 na C2, natomiast seria Checkpoint to seria czteropoziomowa, również od poziomu A2+, na B1, a ten ostatni poziom to poziom, mam wrażenie, że same tutaj slajdy żyją własnym życiem. Dobrze, miejmy nadzieję, że tak się nie będzie działo w trakcie prezentacji. Wracając do checkpointa, cztery poziomy, ten ostatni najwyższy to poziom B2+, także mają Państwo dość szeroki wachlarz możliwości, dość szeroki wybór. Mam nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie wśród tych naszych propozycji coś, co będzie odpowiadało Państwa grupie. I powiem tutaj może bardzo ważną rzecz, bo to jest jakby takie pytanie, które Państwo jakby dopytują, upewniając się, czy mogą Państwo z tymi podręcznikami pracować w kolejnym roku, kiedy to już wiemy, że prawda, wiosną pojawił się informator o egzaminie maturalnym od 2023 roku. I tu chcemy Państwa i uspokoić, i zapewnić, że oba te tytuły realizują założenia podstawy programowej, tak, która wchodziła do szkół średnich w 2019 roku, a więc jak najbardziej realizują wszystkie te treści, które chcemy przekazać naszym uczniom, by jak najlepiej przygotować ich do egzaminu maturalnego w nowym kształcie od 2023 roku. Tutaj w międzyczasie na czacie wyrażają Państwo swoje zadowolenie z podręczników Password i Checkpoint, zatem to uznajemy za najlepszą rekomendację. I tak naprawdę więcej mówić nie musielibyśmy, ale ja jednak pozwolę sobie tutaj, Moniko, dopytać Cię o to, co w takim wypadku z uczniami po gimnazjum, bo wspominałaś o uczniach po szkole podstawowej, prawda, do tej pory. Tak, oczywiście cały czas nie zapominamy o uczniach po gimnazjach, którzy cały czas przecież są z nami w szkołach średnich i tak się szczęśliwie złożyło, że staraliśmy się też o to, żeby jednocześnie Państwo mogli z tymi samymi podręcznikami
pracować również z uczniami, którzy przyszli do szkół średnich po gimnazjach, tak? Jest to potwierdzone numerami ministerialnymi, także ministerstwo też to zweryfikowało pod tym kątem i jak najbardziej mogą Państwo jednocześnie z uczniami po szkołach podstawowych, jak i z tymi po szkołach gimnazjalnych pracować z jednym z tych kursów. Rozumiem. Wróćmy zatem do tematu uczniów po szkole podstawowej, którzy to jako pierwsi będą zdawać egzamin maturalny w nowej odsłonie w roku 2023. Otóż po publikacji informatora o egzaminie maturalnym 2023 pojawiły się pytania, czy w naszych podręcznikach znajdują się nowe typy zadań wskazane właśnie w tymże informatorze. Tak, faktycznie informator pojawił się w marcu tego roku i już kilka dni po publikacji tego informatora wielu nauczycieli zaczęło dopytywać nas i o to, czy podręczniki realizują, czy w podręcznikach pojawiają się te nowe typy zadań, czy na pewno jesteście Państwo na właściwej ścieżce, realizując ten materiał, z którym aktualnie Państwo pracują w szkołach średnich. My jako wydawca oczywiście też postaraliśmy się od razu po publikacji informatora zweryfikować, czy te nowe typy zadań, które pojawiły się w informatorze, również na pewno są w odpowiednim kształcie, zarówno w checkpointie, jak i w password resecie. I tu mamy dla Państwa bardzo dobrą wiadomość, ponieważ jak najbardziej te nowe typy zadań, szczególnie zadania otwarte, zadania związane z mediacją językową, one wszystkie pojawiają się jak najbardziej w obu tych podręcznikach. Przygotowaliśmy dla Państwa taką analizę dość szczegółową, wskazując na to, w którym miejscu, na której stronie, które zadanie jest tym konkretnym zadaniem odzwierciedlającym te zadania, które pojawiły się w informatorze. Gdyby ktoś z Państwa, pokazuje to w tym momencie na slajdzie, oczywiście on nie jest może tak dobrze dla Państwa czytelny, natomiast jeżeli ktoś z Państwa byłby taką analizą zainteresowany, chciałby bliżej się temu przyjrzeć, prosimy o kontakt z regionalnym reprezentantem. Mamy dla Państwa taki dokument przygotowany i możemy Państwu go udostępnić, byście Państwo byli spokojni, że pracując czy z checkpointem, czy z password resetem, realizujecie Państwo wszystkie te elementy, które są potrzebne, by dobrze uczniów przygotowywać do tego nowego egzaminu. Tutaj, jeśli chodzi o polecenie kontaktu z reprezentantem, to odniosę się na chwilę do czatu, ponieważ padły pytania między innymi ze strony pani Joanny, czy też pani Agnieszki, o polecenie podręczników do klas dwujęzycznych, czy też klas artystycznych. Tutaj ze względu na pewne ograniczenia czasowe, które dzisiaj zostały na nas w pewien sposób narzucone, które nas obowiązują, aż tak szeroko tej oferty nie przedstawiamy, natomiast z pewnością każdy nauczyciel, który zwróci się do swojego reprezentanta w regionie, również zostanie poinformowany o tym, jakie podręczniki do tego typu klas możemy zaproponować. Zatem do tego również gorąco zachęcamy. Jeśli jesteśmy w temacie matury, w temacie okołomaturalnym, nowej matury, to nie sposób uniknąć pytania, które również pojawiło się już dzisiaj na czacie chyba więcej niż nawet jeden raz, mianowicie pytania o nowe repetytorium. Moniko, czy możesz nam coś więcej na ten temat powiedzieć? Czy możesz uchylić rąbka tajemnicy? Tak, wiem, że to jest bardzo gorący temat. Oczywiście cały czas Państwo nas o nowe repetytorium dopytują. Widziałam nawet, że w trakcie sesji dr Heitman takie pytania padały na czacie. Proszę Państwa, oczywiście wiemy, że Państwo niecierpliwie wyczekujecie tego nowego repetytorium, ale w związku z tym, że ten informator o nowej maturze pojawił się w marcu, my oczywiście przystąpiliśmy od razu do intensywnych prac nad nowym materiałem dla Państwa i dla Państwa uczniów i plan mamy taki, że już jesienią będziemy Państwa mogli bardzo precyzyjnie już informować o tym, w jakim kształcie to repetytorium będzie, kiedy się pojawi, także jesienią będziemy Państwa odwiedzać w szkołach, będziemy się z Państwem kontaktować i udzielać już tutaj bardzo precyzyjnych informacji.
A w tak zwanym międzyczasie zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, by dołączyć do naszej grupy na Facebooku Roadmap to Matura 2023. Jeżeli chcą być Państwo na bieżąco z najświeższymi informacjami związanymi właśnie z maturą od 2023 roku, to też jest fantastyczne źródło informacji. Także zawsze polecam być w kontakcie z regionalnym reprezentantem i również być w tej grupie na Facebooku. Jak wskazuje pogoda za oknem, jesień już chyba niebawem, za tymi niebawem informacje o naszym nowym repetytorium, a zanim to nastąpi, pozwolę sobie znowu zapytać o ofertę dla uczniów po gimnazjum. No tak, oczywiście nie możemy zapominać o naszych drogich uczniach po gimnazjach i tutaj jak najbardziej dla nich oczywiście ofertę repetytoriów cały czas mamy, nawet szykujemy dla tych uczniów na wrzesień specjalną ofertę cenową. Tutaj Państwo dla tych uczniów mają do wyboru trzy repetytoria. Patrząc od lewej strony, dwa pierwsze łączą w sobie przygotowanie zarówno do matury podstawowej, jak i matury rozszerzonej i trzecie po prawej stronie repetytorium tylko do poziomu rozszerzonego. Także dość szeroki wybór. No i właśnie ta specjalna oferta wrześniowa do 30 września, wszystkie trzy repetytoria w cenie 60 zł, łatwo zapamiętać. Także zachęcamy do tego, żeby skorzystać z tego repetytorium i skorzystać z tej wrześniowej oferty. Na przykład w naszym e-sklepie Macmillanowym pod adresem sklep.macmillan.pl. Tutaj odniosę się w międzyczasie również do czatu. Pani Krystyna pyta o próbne matury, natomiast pani Joanna pyta o nowe zestawy zadań, między innymi do matury pisemnej. Tutaj bardzo prosiłbym, żeby na bieżąco monitorować dwa miejsca. Przede wszystkim stronę macmillan.pl, gdzie będziemy informować chociażby o próbnych maturach, a jeśli chodzi o dodatkowe materiały, na które zawsze mogą Państwo liczyć, no to oczywiście strona staffroom.pl. Pozostając w temacie maturalnym, no nie możemy mówić o dobrym przygotowaniu do matury bez odpowiedniego zdiagnozowania poziomu uczniów, bez przypisania tychże uczniów już na samym początku pracy do odpowiedniej grupy. W związku z tym również we wrześniu pojawiają się pytania, gdzie znajdują się testy poziomujące do naszych podręczników. Tak, to faktycznie dość istotna kwestia, tym bardziej, że tych poziomów podręczników mamy do wyboru kilka, więc żeby jak najlepiej dopasować poziom podręcznika do Państwa grupy, polecamy oczywiście skorzystanie z jednego z naszych testów poziomujących, czy dedykowanego do Password Reseta, czy do Checkpointa. Testy poziomujące znajdą Państwo oczywiście w naszym serwisie dla nauczycieli, serwisie, w którym generalnie mogą Państwo odnaleźć różnego rodzaju materiały w formie cyfrowej. Tu przede wszystkim test poziomujący w formie PDF, czyli w takiej tradycyjnej, najczęściej przez Państwa wykorzystywanej formie do wydruku jest oczywiście zamieszczony, ale również reagując na obecną sytuację, kiedy część z Państwa też się przyzwyczaiła do tego, że można przeprowadzić test online'owo, też w takiej formule można skorzystać z testu poziomującego. Myślę, że przy tej okazji warto wspomnieć o jeszcze jednym narzędziu, może nie poziomującym, ale jednak diagnozującym umiejętności naszych uczniów, szczególnie po okresie nauczania zdalnego mogą Państwo czuć taką potrzebę, że warto byłoby sprawdzić, co faktycznie nasi uczniowie potrafią, gdzie ewentualnie są jakieś może braki, nad którymi warto by popracować. I tu chciałabym Państwu polecić skorzystanie z naszej diagnozy. Może nie jest to czas i miejsce, żeby Państwu jakoś bardzo, bardzo szczegółowo to narzędzie omawiać, natomiast sygnalizuję, że takie narzędzie diagnostyczne mamy. Kod wraz z krótką instrukcją, jak się do tego narzędzia dostać, znajduje się również na Staffroomie, a gdyby ktoś z Państwa potrzebował jakiegoś większego wsparcia w tym temacie, to oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Dokładnie tak. Wspominałaś, Moniko, że ta szczegółowa diagnoza może być potrzebna zwłaszcza po okresie nauczania zdalnego. Wszyscy życzylibyśmy sobie, żeby o takiej formie nauczania mówić wyłącznie w czasie przeszłym. Natomiast niestety, ale nauczeni właśnie doświadczeniami z przeszłości, nie unikniemy pytania, co jeśli znowu nas to czeka. Mhm. Tak, oczywiście tak, mamy nadzieję właśnie, że o zdalnej szkole już będziemy mówić tylko w formie anegdot i wspominać ten szalony czas. Ale oczywiście staramy się być przygotowani na taką ewentualność. I w Macmillanie nie jest nam straszna zdalna szkoła, ponieważ do każdego z tych podręczników, które Państwu proponujemy, przygotowaliśmy tak naprawdę bardzo szeroki wachlarz wsparcia cyfrowego. Znajdą Państwo te materiały cyfrowe oczywiście na Staffroomie, a więc i do Checkpointa, i do Password Reseta mają Państwo do dyspozycji między innymi interaktywną książkę, którą można wyświetlić. Jeżeli będziemy w klasie, to na tablicy interaktywnej, jeżeli będziemy pracować zdalnie, to na ekranie komputera i z tej interaktywnej książki odtworzyć czy nagrania, czy też na przykład materiał filmowy, który też na pewno uatrakcyjni takie zajęcia. Także do Password Reseta i do Checkpointa jak najbardziej materiał interaktywny jest dla Państwa przygotowany, ale oczywiście nie zapominamy o repetytoriach i tu również znajdą Państwo na Staffroomie cyfrowe wersje książek do wszystkich trzech repetytoriów. Nie zapominamy oczywiście również też o uczniach. Też widziałam, że tutaj niektórzy z Państwa dopytywali o to, czy będą dostępne dla uczniów książki w wersji cyfrowej dodane do podręczników papierowych. Taką ofertę mieliśmy też dla Państwa uczniów w zeszłym roku, tak zwaną ofertę 1+1. W tym roku postanowiliśmy ją powtórzyć, żeby jednak trzymać rękę na pulsie i żeby nasi uczniowie też byli przygotowani w razie jakichś tutaj zmian w nauczaniu w nowym roku szkolnym. Także jak najbardziej zarówno Password Reset, jak i wszystkie trzy repetytoria i Checkpoint mają dodaną do papierowej wersji książki również wersję cyfrową i myślę, że warto tutaj uczniom podpowiedzieć, żeby jednak upewniali się, kiedy kupują książkę, ponieważ uczniowie kupują jednak książki w różnych źródłach, żeby upewnili się, że mają tam również kod do cyfrowej wersji książki. Zgadza się. I tutaj mam nadzieję, że to były odpowiedzi, których oczekiwały pani Żaneta i pani Agnieszka, bo tutaj też na bieżąco śledzę czat, czyli tak, potwierdzamy, do podręczników i do repetytoriów dołączone są w dalszym ciągu kody, które umożliwiają dostęp do podręcznika w wersji cyfrowej, ale pytanie, jakie się nasuwa tutaj, jest jeszcze jedno, czy w takiej samej formie również można uzyskać dostęp do zeszytów ćwiczeń, czyli czy są zeszyty ćwiczeń w formie elektronicznej? Tak, jak najbardziej. Właściwie do Password Reseta oraz do Checkpointa od samego początku do papierowej wersji ćwiczeń był dołączony również kod dostępu do ćwiczeń wersji online'owej. Tak? Także cały czas jest to utrzymane. Uczeń kupując ćwiczenia ma również dostęp do ćwiczeń wersji online. To jest oczywiście narzędzie, które daje Państwu bardzo szerokie możliwości i założenia klasy i śledzenia pracy Państwa uczniów. Jeżeli ktoś by z Państwa był bardziej tym narzędziem zainteresowany, chciał troszeczkę zgłębić jego tajniki i wszystkie funkcjonalności, to na naszej głównej stronie macmillan.pl mogą Państwo odnaleźć bardzo i szczegółowe, i rzeczowe szkolenie, które przeprowadził też dla Państwa jakiś czas temu Łukasz Indycki, właśnie na temat tych narzędzi cyfrowych dostępnych i do Password Reset, i do Checkpoint. Można to cały czas na naszej stronie obejrzeć.
Ja również Państwa do tego gorąco w takim razie zachęcam. To szkolenie odbyło się no, jakiś rok temu, w sierpniu 2020 roku, w związku z czym na pewno część z Państwa miała już okazję się z nim zapoznać. Natomiast jestem przekonany, że znakomita większość obecnych tutaj dzisiaj uczestników nie miała okazji skorzystać jeszcze z naszej najnowszej wyszukiwarki materiałów cyfrowych, do której dostęp można uzyskać poprzez naszą stronę macmillan.pl, zakładka Back to School. Wyszukiwarka ta pozwala w bardzo prosty i szybki sposób uzyskać dostęp do wszystkich materiałów cyfrowych, czy też pozwalających, sprawdzających się w nauczaniu zdalnym do danego tytułu. Wystarczy wybrać tytuł podręcznika, z którego Państwo korzystają, a nasz system automatycznie wskaże Państwu materiały do wykorzystania. No ale całe szczęście nie tylko online'em żyje człowiek i w dalszym ciągu dla wielu z Państwa, co jest dla nas absolutnie zrozumiałe, bardzo istotne są materiały w tradycyjnej, drukowanej formie, czy też na płytach. W związku z tym pytają nas Państwo bardzo często o możliwość uzyskania zestawów nauczycielskich właśnie w takiej formie. Tak, oczywiście przygotowaliśmy dla Państwa również zestawy nauczycielskie w formie papierowej. Do Państwa dyspozycji w takim zestawie nauczycielskim jest książka nauczyciela z nadpisanymi już odpowiedziami dla Państwa wygody pracy, a także do książki nauczyciela są dołączone płyty z nagraniami, również z nagraniami do testów oraz zeszyt ćwiczeń. I tutaj myślę też ci z Państwa, którzy ewentualnie nie znają jeszcze tych kursów, bardzo ważna informacja, że również zeszyty ćwiczeń są wydane w takiej formie, w takiej wersji nauczycielskiej, czyli również z nadpisanymi odpowiedziami. Aby otrzymać taki zestaw nauczycielski, należy skontaktować się ze swoim regionalnym reprezentantem. Jeżeli Państwo jeszcze nie są zaprzyjaźnieni ze swoim reprezentantem, nie wiedzą, kto nim jest, to na naszej głównej stronie macmillan.pl można go odszukać po kodzie i system Państwu pokaże, do kogo najlepiej się zgłosić. Dokładnie tak, w każdej sytuacji, gdzie pojawiają się jakiekolwiek pytania, gorąco zachęcamy do kontaktu z reprezentantem pracującym w Państwa regionie. I wydaje mi się, Moniko, że to... Ja chciałam jeszcze, Łukasz, jeszcze jedną tak rzecz dodać. Oczywiście o staff room już tutaj kilkukrotnie dzisiaj mówiliśmy. Natomiast oczywiście... Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy z Państwa być może pracują na naszych podręcznikach i znają jakby wszystkie tutaj możliwości, które dla Państwa przygotowaliśmy, więc może troszeczkę jeszcze raz, ale jednak dla pewności powtórzę, że jakby częścią też zestawu nauczycielskiego do przygotowanych przez nas podręczników jest oczywiście ten staff room, po raz kolejny dzisiaj tutaj wymieniany. Na staff roomie znajdą Państwo mnóstwo dodatkowych materiałów do obu tych podręczników, ale również do repetytoriów. Także oprócz tych dostępów do interaktywnych książek, o których mówiłam wcześniej, również dodatkowe materiały takie pozapodręcznikowe, ale powiązane z nauczaniem właśnie w szkołach średnich, więc warto przeanalizować, co tam w staff roomie można znaleźć, bo jest tam naprawdę sporo dodatkowych materiałów. Niektóre z tych materiałów zdecydowaliśmy się również niejako na Państwa prośbę wydać w formach papierowych, na przykład takie zbiory kart pracy przygotowane przez dr Monikę Cichmińską, jak Grammar in Use Worksheets czy Use of English Worksheets. Te materiały również można zakupić w formie papierowej w serwisie Macmillan dla szkół, pod tym adresem też internetowym, czyli www.macmillandlaszkół.pl. Niezmiennie cieszą nas Państwa komentarze za każdym razem, kiedy mówimy o jakichś komponentach, a Państwo, tak jak Pan Sylwester, czy też Pani Aleksandra, potwierdzają, że korzystają i chwalą sobie wskazane przez nas materiały. Podobnie zresztą jak wcześniej pochlebne opinie na temat samego staff roomu.
A już komentarz pod tytułem Najlepsze wydawnictwo mówi sam za siebie i bardzo dziękujemy również za te miłe słowa. Jeśli pojawiają się jeszcze jakieś pytania, to bardzo o nie prosimy. Tak, ja tutaj widzę też dwa tutaj pytania, może zwrócę na nie tutaj uwagę, bo akurat wpadły mi tutaj w oko pytanie o materiał wprawdzie dotyczący klas 4-8 szkół podstawowych, ale wiem, że to też jest materiał przez wielu z Państwa wyczekiwany, bo również jest autorstwa dr Moniki Cichmińskiej. Ten dodatkowy materiał do gramatyki i do rozwijającej umiejętność pisania będzie dostępny, powinien być dostępny na koniec sierpnia, Łukasz, prawda? O ile się nie mylę, w formie cyfrowej na Staffroomie i tutaj również na Państwa prośbę planujemy go wydać również we wrześniu w formie papierowej, także jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał go zakupić, to również będzie taka możliwość. I jeszcze ktoś dopytywał, o tak szybko, czasem momentami tak szybko przechodzi ten czat, że nie mogę zobaczyć, kto dopytywał, ale odpowiem też na pytanie, czy można zakupić ewentualnie zestaw nauczycielski do nauczania prywatnego, indywidualnego, jak najbardziej też jest taka możliwość. Ja w międzyczasie również tutaj zauważyłem dwa ciekawe pytania, które myślę, że warto by było na forum omówić. Otóż pani Małgorzata pytała, czy można zmienić podręcznik w klasie drugiej. Domyślam się, że korzysta Pani z innego tytułu i wspominała Pani, że tutaj interesuje Panią seria Password, a zostały jeszcze dwa rozdziały z obecnie realizowanego podręcznika. Jak najbardziej tak, no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w trakcie tutaj nauczania w klasie drugiej po zrealizowaniu wcześniejszego podręcznika przejść na nowy tytuł, którym w tym wypadku byłby Password i tak jak zasugerował kolega Grzegorz, w tej sprawie najlepiej kontaktować się bezpośrednio z reprezentantem. Natomiast pan Szymon pytał o dostępność poziomu C1, C2. Świeża sprawa, ponieważ ten poziom kilka dni temu właściwie pojawił się w sprzedaży w naszym sklepie internetowym, również w wybranych księgarniach stacjonarnych językowych, także można już tam Państwa uczniów kierować. Jak najbardziej tak. Potwierdzam. Jeszcze może tylko tutaj na potwierdzenie tego, co Łukasz powiedział, że jak najbardziej można zmienić jeden kurs na drugi. Oczywiście polecamy tą zmianę na jeden z kursów Macmillana, ale jako trochę takie potwierdzenie tej możliwości, tylko przytoczę to, że przecież Państwo bardzo często zmieniacie jakiś kurs w trakcie szkoły średniej, podręcznik jeden na przykład na repetytorium, tak? I jakby to troszeczkę analogiczna sytuacja. Państwo realizujecie podstawę programową, prawda? Więc tak naprawdę dobór podręcznika jest tylko wykorzystaniem pewnego narzędzia, które służy do tego, byście Państwo mogli zrealizować wymogi podstawy programowej. Tak, czyli realizujemy podstawę programową, a nie serię podręczników i to nam pewnie tą dyskusję zamyka. A propos dyskusji, no chciałbym, żeby i zadawania pytań. Chciałbym, żeby teraz troszeczkę role się odwróciły, ponieważ teraz to my chcielibyśmy zadać Państwu kilka pytań i sprawdzić, jak uważnie, pomimo tej już dość późnej pory, Państwo nas słuchali. I mamy dla Państwa króciutki quiz, dosłownie 5 pytań. Pytanie numer 1. Na pytania prosimy odpowiadać za pomocą czatu. Proste pytanie na początek. Jakie podręczniki, z jakimi podręcznikami wydawnictwa Macmillan można pracować zarówno w klasie po szkole podstawowej, jak i po gimnazjum? Kto pierwszy? Pani Magdalena, gratulujemy. Tak, Checkpoint, Password, Reset. Świetny refleks. Gratulacje jeszcze raz. Albo dobry internet. Tak. I szybkie pisanie na klawiaturze, tak. Pytanie numer 2. Pytanie zamknięte z kolei. Czy podręczniki Password Reset i Checkpoint zawierają odpowiedzi właściwe? Zanim skończyłem czytać pytanie.
No cóż, nie sposób zaprzeczyć. Tak, zawierają i tak jak Monika wspominała, jesteśmy w posiadaniu szczegółowej analizy właśnie tychże podręczników pod kątem informatora i zadań w nim zawartych i oczywiście chętnie tą analizą się z Państwem podzielimy, jeśli ktoś będzie jej potrzebował. Przejdźmy do kolejnego pytania, skoro tak dobrze nam idzie. Gdzie znajdują się testy poziomujące? Oczywiście, że tak, staff room. No cóż, złej odpowiedzi tutaj się nie spodziewałem po wprowadzeniu Moniki znakomitym. Tyle razy dzisiejszego wieczoru padła ta nazwa, że nie sposób jej nie zapamiętać. Ale rzeczywiście warto. No naprawdę, jeśli ktoś jeszcze nie korzystał, to gorąco do tego zachęcamy. Pytanie numer 4, zbliżamy się ku końcowi. Gdzie znajduje się interaktywna książka do wyświetlenia, bądź też oprogramowanie tablicy? O, i tu już robi się bardziej... Tak, właśnie. Komplikujemy troszeczkę. I właściwie jedna i druga odpowiedź jest dobra, bo kody pobieramy, Moniko, potwierdź, ze staff roomu, a aktywujemy je później na Mi, czyli Macmillan Education Everywhere.com. Tak, my Państwa tak dla troszeczkę uproszczenia sprawy kierujemy przede wszystkim do staff roomu. Niektóre podręczniki mają materiał interaktywny do pobrania bezpośrednio ze staff roomu. Jeżeli będziemy chcieli Państwa pokierować w inne miejsce, niektórzy z Państwa już je doskonale znają, czyli na przykład na Macmillan Education Everywhere, w staff roomie znajdą Państwo krótką instrukcję oraz potrzebny kod. Dokładnie tak. Ostatnie pytanie, bo widzę, że część z Państwa już się z nami żegna. No, troszeczkę się to wszystko przyciągnęło, także gratulujemy wytrwałym i dziękujemy tym, którzy już się z nami żegnają. Ostatnie pytanie, może troszkę trudniejsze? Nie, niekoniecznie. Czy można zakupić podręcznik plus ćwiczenia w wersji cyfrowej online? Dokładnie tak, można zakupić zarówno podręcznik w wersji cyfrowej, czyli sam kod, jak również zeszyt ćwiczeń w takiej samej formie za pomocą naszego sklepu macmillan.pl. I to już chyba wszystko, prawda Moniko, co mieliśmy? Tak, to wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy, widzimy, że wielu z Państwa już szykuje się do powiedzenia nam dobranoc i do zobaczenia. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za to, że Państwo dzisiaj z nami byli i tak długo Państwo z nami wytrwali. Ja tylko może jeszcze tak podsumowując i zamykając nasze spotkanie, powiem o nowych serwisach, które dla Państwa przygotowaliśmy. One znajdują się na naszej głównej stronie macmillan.pl. Jeden serwis jest poświęcony, jest to serwis egzaminacyjny poświęcony zarówno maturze w 2022 roku, bo przecież wiemy, że ona jednak jest troszeczkę inna, ale tam również znajdą Państwo mnóstwo informacji o egzaminie maturalnym od roku 2023. Także warto do tego serwisu zaglądać. Tak, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał zgłębić jeszcze kwestię egzaminu maturalnego w najbliższym roku szkolnym, to tam również i informacje CKE, jak i materiał dodatkowy przez nas przygotowany, wspierający przygotowanie do tego egzaminu, jak najbardziej Państwo odnajdą. Tam również zebraliśmy szkolenia, także w jednym miejscu wszystkie te, które dotyczą właśnie przygotowania do egzaminów maturalnych. I chcę powiedzieć jeszcze o naszym najnowszym serwisie, o którym dzisiaj już też była mowa, serwisie Back to School. W nim zebrane wszystkie informacje, które mogą Państwo potrzebować na początek roku szkolnego. Także zapraszamy do zaglądania na naszą stronę macmillan.pl. W takim razie nie pozostaje nic innego, jak tylko podziękować Państwu serdecznie za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy, że byli Państwo z nami, dziękujemy, że aktywnie Państwo uczestniczyli w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję Monice za odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania. No i życzę Państwu dobrej nocy w takim wypadku i do zobaczenia
Państwa szkołach. Ja również się żegnam. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za bycie z nami dzisiaj. Tak długi wieczór. Mam nadzieję, że było warto. Ja sama z dwóch poprzednich sesji wiele fantastycznych rzeczy wyniosę. Dziękuję, Łukasz, Tobie za towarzyszenie mi dzisiaj i pomoc. I do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce z Państwem w szkołach. Do zobaczenia, do widzenia.